Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. I tak, odzyskałem swoje rzeczy. W końcu to się stało w poprzednim odcinku. Jeśli chcecie wiedzieć jak, no to musicie go koniecznie obejrzeć. Więc zachęcam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka, jeśli jeszcze tego nie robiliście. Mam też nadzieję, że udostępnicie ten film swoim znajomym, gdyż pomożecie mi w rozwoju kanału oraz zostawić jakiegoś skromnego lajaska i komentarz, bo bardzo mnie to cieszy. Że zostawiacie takie rzeczy, kurde, czemu ja tak dziwnie gadam pojedynczymi słowami? Nie wiem. Dobra, jaki jest cel na dzisiaj? Cholera wie. Płyniemy, nie wiadomo dokąd. No musimy znaleźć bezpieczne miejsce, bo niedługo będzie noc. Tutaj mamy kolejny raz wyspę piratów. Tak jak mówiłem, kiedyś na jednej z moich pierwszych serii z Minecrafta mieszkałem na takiej wyspie. To w ogóle ciekawe dla mnie było przeżycie wtedy mieszkać na czymś takim. I pamiętam, że miałem takiego moda, który jak zniszczy się jedno drewno w Minecrafcie, to niszczy wszystkie przylegające kawałki drewna. I przypadkiem zniszczyłem jedno drewno na tym statku i cały statek poszedł w pizdu. No i musiałem to później odbudowywać. W miarę mi to wyszło, ale to jest mało istotne. Ogólnie pojawiła się taka propozycja. Czy to jest znowu to samo? Tak, to jest znowu to samo. Pojawiła się taka propozycja, sugestia, że to może być problem z tymi lagami dotyczący ilości pamięci RAM, którą mam przydzieloną do Minecrafta. Testowałem to i zużycie nie przekraczało 10 GB. Mam przydzielone 16. Miałem przydzielone 16. Aktualnie mam już przydzielone aż ile? Aż 19 mam przydzielone, więc jeszcze 3 GB więcej. No i nie powinno być z tego tytułu problemów. No ale jak to wszystko wyjdzie, to nigdy nie wiadomo. Kurde, no wypadałoby oczyścić sobie ten statek. Są panowie piraci. Okej, okay, póki oni nie mają żadnych pistoletów, ani nic, jest git. Bo wiem, że na pewno są w tym modzie też postacie, które dysponują taką bronią. Dobra, jednak stąd idę. Miło było poznać, elo. Ja dziękuję, ale nie. Nie zamierzam z wami walczyć. Naprawdę nie chcę już wylądować na spawnie jeszcze jeden raz. Chociaż dobrze by było na spawnie postawić sobie jakiś portal. To mi się nie podoba. No, trzeba to naprawić. Bardzo ładne te shadery. Mutant Creeper. Ta. Mój przyjaciel. Enderperła? Nie, to Mutant Creeper, tak. O, to było straszne przeżycie. Mam traumę do dziś. A co wam mogę jeszcze ciekawego w ogóle powiedzieć? Dowiedziałem się, że moja Acanthoscuria geniculata, pająk, który kiedy go dostałem, był podpisany jako AG. I myślałem, że to jest geniculata. Okazało się, że to jest Amazonius germani, bo no też ma ten pająk i cały AG. A przyglądałem się temu, jak ten pająk wygląda. No i on kompletnie nie wyglądał mi na małą geniculatę, odkąd go miałem. Ale stwierdziłem, no dobra, spoko. Może po prostu tylko mi się wydaje, może nie mam racji. No i sprawdziłem go dokładniej. Sprawdziłem na internecie od tej dziewczyny, od której go dostałem w gratisie do mojego zamówienia. No to wyszło na to, że ona geniculat nie miała na sprzedaż, a miała właśnie Amazonius germani. Zobaczyłem, jak ten Amazonius germani wygląda, kiedy jest mały. No i wygląda 1 do 1, jak właśnie geniculata. Łóżka sobie zamieńmy, bo chcę mieć czerwoniutkie łóżko dla siebie, a to białe sobie mogę zostawić. I niestety jest lag, więc no jak widać przydzielona pamięć RAM nic nie zmieniła. Pytanie, ile przyjdzie czekać. Niestety, no tutaj się rozchodzi głównie o moją prędkość podróżowania najpewniej. Chociaż z FPS-ami nie mam problemów, mógłbym zwiększyć render distance, ale to tym się pobawię może poza odcinkiem. Zobaczymy, czy większy render distance się zmienia, czy mniejszy render distance może jest potrzebny. Albo nawet zobaczmy, ile ja mam. 16, 70, dokładna. To nie wiem, na razie zostawmy, nie ruszajmy nic. No nie mogę wyjść z łódki, no. Ale uwierzcie mi, że w momencie, gdy testowałem tego modpacka, to i tak nie było aż tak źle, jak jest teraz. Sorry. Było jeszcze gorzej, niż jest teraz.
było wtedy kompletnie niegrywalne i taki lag mógł trwać naprawdę bardzo długo. O, dobra, cofnęło. W końcu. Dobra, teraz pewnie będę mógł wyjść. Więc spoko. Ok, jeszcze raz cofnęło, dobra, cofnęło jeszcze czas. I teraz już się respią potworki, więc teraz już jest wszystko tak, jak powinno być. Dobra, szybko, 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 szybko. Okej. Jest okej, dobra. Prawda, że jest okej, pająku, nie? Prawda. Dobrze. No bo już się zestresowałem, że znowu mnie coś zabije, jak będę na przykład spał czy coś, tak jak było poprzednio. Z tymi zombiakami, które wyszły z Battle Towera, to w ogóle było strasznie przykre. A to mi się jeszcze zmieści? Nie zmieści się, no trudno. Nie, zmieści się, dobra. Lag. No, skakuj. No niestety, największy problem to jest najpewniej zgenerowaniem tej mapy. No i z wczytywaniem obiektów z modyfikacji, które po prostu no są duże. Te obiekty są duże i one są pod ziemią gigantyczne, na przykład tamto. To nie jest tylko takie małe główienko, tylko to jest naprawdę olbrzymie. Więc no, ja się domyślam, że jest duże obciążenie dla silnika gry i jest ono po prostu zwyczajnie zbyt duże. I chyba zamieszkam przy tej wodzie. Faktycznie zrobię coś taką a la przystań. Myślę, że to jest fajny pomysł. To tylko musimy znaleźć jakieś fajne wybrzeże. No na pustyni mieszkać raczej nie chcę. Nie potrafię budować domków w klimacie pustynnym, więc to odpada. O, ktoś do mnie pisze. Któż to? Czyżby to była moja samica? Tak, samica mi pisała. Dobranoc. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Samico moja. Nie lubię, jak na mnie mówię samica. Dlatego czasami się wdroczę i mówię, że samiec. Nie, no żartuję. Dobra. Ale nieważne. Skupiajmy się teraz na tym. Skupmy się na tym, co jest w grze. Czyli gnoju. Jak mogłeś. A ciekawe, czy będzie oglądać, bo mówiła, że być może będzie oglądać, więc bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Dobra. Musimy znaleźć jakieś takie fajne miejsce przy wodzie. Bo no, dom na falach mi kompletnie nie wyszedł. Sami widzieliście. Więc tamten pomysł porzucam. No i spróbujemy wymyślić coś innego. Właśnie ten dom przy wodzie. I myślę, że ten dom przy wodzie już mi wyjdzie dobrze. Tutaj są sekwoje, tutaj jest jakiś. Kurde, tu byłoby spoko, gdyby nie ten gównobiom. Widzę, że jest dość duży. Ten biom sekwojowy mi się podoba. Jakieś mieszkałem przy takim. Na pierwszym Menelcrafcie, który jeszcze jest na kanale, on jest na prywatnym, sorry, on jest na niepublicznym, ale jest dostępna playlista z nim, więc możecie sobie obejrzeć. To jest bardzo stara seria. Ona ma już. O kurde, 4-5 lat może mieć ta seria nawet, więc. Naprawdę jest cholernie stara. Może nie wiem, gdzieś tu? Nie, raczej nie. Nie odpowiada mi to wybrzeże. Chociaż strasznie mi to przypomina ten Redwood w Arku. O kurde, o kurde, o kurde. Ja nie pamiętam, co to jest. Nie wiem, z jakiego to jest moda, ale ten rycerz jest przesrany. Crimson Knight. Stormcrafta jest, okej. Dwóch ich jest. Nie, dobra, bo przez te lagi on mnie zaraz uderzy. Aha, gówno z nich tropi, ale dużo jest pan. No, umrzyj, pięknie. Bardzo dużo jest pan. Tu jest lód. Takie te lodowe sople, to mi się nie podoba. To tutaj raczej nie chcę zamieszkać. No szukamy takiego jakiegoś fajnego wybrzeża. Tu w ogóle patrzcie, jaka śmieszna granica. Takie całkowicie zalesione, porośnięte i nagle zima. Tak z dupy. A ten biom raczej wygląda na dość ciepły. Więc nie wiem, czy to tak powinno być. Są małe lagi, ale nie jest źle. Jest znośnie, chociaż już czuję, że pewnie coś się dużego generuje. Dobra, nie, wiecie co? Muszę to zrobić. Niech będzie na 12.
Nie, no dobra, 12 to jest przegięcie, ale chociaż 14. Może będzie i tak odczuwalna różnica. No zobaczymy. Dobra, zjadłem normalnie. Więc zobaczymy. Może to jest kwestia czantów. Może. Może po prostu za duży render distance ustawiłem. Chociaż dla mnie 16 to i tak jest bardzo mało. I taki render distance, na którym przyjemnie się gra, to jest 24 plus dla mnie. Ja byłem przyzwyczajony, żeby grać na 32 czankach. I to było dla mnie fajne. W Minecrafcie bez modów mogę mieć na 64 czanki na shaderkach jakiś fajny. To jest super. Mamy znowu ten Highland. Już chciałem powiedzieć Grassland, ale to jest Highland. No właśnie, i tutaj się kończy nam generować świat, więc znowu coś dużego tu będzie. To daję sobie za to rękę uciąć, że coś dużego się tu wygeneruje. Zobaczmy, jakie jest zużycie RAMu. 5 giga, no właśnie. 6. 7. 8. 9. I się wyczyścił. Więc no w teorii to nie powinien być problem RAMu. Nie wiem, czego to jest problem. Jeśli miałbym obstawiać, no to problem silnika gry, niestety. Niestety gra ma no, nie najlepszą optymalizację. I na nowszych wersjach to czuć, to naprawdę czuć. Bo wydaje mi się, że te modpaki na nowsze wersje działają dużo, dużo lepiej. Ale nic nie poradzę. Co mogę poradzić, jak nic nie mogę poradzić. Weźmy sobie na drzewo, poczekajmy. No, dawaj, w Minecrafcie. Tak długo to trwa. Coś tu jeszcze warczy. No dalej. Bo ja naprawdę nie chcę umrzeć. Już myślałem, że się generuje. Jednak nie. No. Wygenerujesz się dla mnie. Ej, takiego długiego laga to jeszcze nie było. Dobra, wiecie co? Eksperyment. Na 8. Ja naprawdę mam jakiś problem. Wyspałem. O! Dobrze. O, bardzo dobrze. Tempered Blade. Dobra, ale nie no, 8 czanków jest niegrywalne. Dajmy chociaż no, 12 niech będzie. Co tu się w ogóle wygenerowało? Są jakieś, nie wiem, bagna kolejne. Raczej mało ciekawe miejsce. Trudne do poruszania się. No, tutaj to znowu takie miejsce pod taki dom na palach, którego nie umiem zbudować, niestety. Więc raczej takie miejsce sobie odpuszczę. Najlepiej byłoby przy jakimś jeziorze dużym. Dokładnie, jezioro. Czy tu gdzieś na górze jest jakieś fajne jeziorko? Tu jest coś. No tak poza tym. No ciężko jakieś jezioro fajne. No. Nic ciekawego nie ma na tej mapie. Trochę przykre. Aha, tam to jest po prostu drzewo takie.
Dobra, ale mogę zjeść marchewkę bez lagu. Więc być może 12 czanków będzie sobie radzić lepiej niż 16. Zresztą są jakieś małe przecinki, nie wiem czemu. Naprawdę nie ogarniam, ale brzydki pion. Nie wiem, idźmy na S. Za dużo wody jest. Jakby się to dało zmienić w tym generatorze, a pewnie się dało, to byłoby spoko, żeby zmienić po prostu procentowy rozkład oceanów na mapie. A wydaje mi się, że dało się to zrobić. Niestety no już tego nie zrobię. Bo musiałbym zaczynać wszystko od nowa, wyobraźcie sobie, że mi się nie chce. To są w ogóle te krzaczki. Oj, nawet mają jagódki niektóre. Oj, mam tych jagódek dużo. Nawet nie wiedziałem. Nie, ten biom mi się nie podoba, bo on jest taki szary. Stary, bury i ponury. Nic ciekawego. Jest paskudny. Ja chciał coś zielonego, takiego mocno zielonego. Ja lubię takie mocne kolory. No to miejsce wygląda na takie kompletnie obumarłe. Na tych krzakach nie ma owoców, tu jakieś wielkie grzyby. Takie... brzydki biom. No i co? I znowu docieram do miejsca, gdzie świat się już nie chce generować. Naprawdę? Naprawdę tak ma być? Widzieć. Nie, 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 nie. Błagam, nie. Nie rób mi tego. Proszę. Proszę, zostaw mnie. No nie! Dlaczego no? Dlaczego on mnie z tak daleka zobaczył? Rage incoming. Noż ja pierdolę, znowu to samo. Mutant Enderman, kurwa. Mutant pierdolony Enderman. Kurwa, dlaczego? No nie wierzę. No. Nie mogę przeklinać, bo mi demonetyzację zrobił. A muszę mieć zielony dolar, żeby zarobić. I tylko po to nagrywam filmy. Wcale nie tak, że ja po prostu lubię grać w gry i jakoś tak z przyzwyczajenia mi zostało tak, że nagrywam filmy, bo nie wiem, ogólnie w ogóle... Tak, ogólnie w ogóle, no, jasne. Ale nie, serio, jakby kogoś ciekawiło, jak to się stało, że zacząłem nagrywać, to ogólnie to był zakład. Miałem nagrać taki gówniany film, jak zakładają mi wiadro na głowę i biją mnie łopatką. I jestem zakopany w piasku po samą szyję. No i to był ten film na początek. I go wrzuciłem. I on zrobił 300 wyświetleń. I tak w sumie później stwierdziłem, że ej, w sumie... Ja lubię grać w gry, to może bym coś nagrał z gier. No i tak się zaczęło. Wrzucałem te filmy, one na początku robiły, po nie wiem, 5 wyświetleń, 8. Takie totalne gówno wyświetlenia. Aż powolutku zaczęło iść do przodu. I tak cały czas szło do przodu, do przodu. I miałem 300 subów. Gdzieś tam robiłem to długimi miesiącami ciężkiej pracy. Gdzie miałem, nie wiem, może jeden komentarz raz na ruski rok. Aż w końcu doszedłem do takiego momentu, że stwierdziłem, ej, może zacznę streamować. I zrobiłem coś takiego, że zacząłem boostować ludzi w CS-ie. I ja nie cheatowałem. I ogólnie to streamowałem i robiłem coś takiego, że ty dajesz mi suba, a ja ci wygrywam mecz raz na streama i sobie możesz tam wpaść, czy nawet jak nie było kolejki, no to grałem cały czas z tobą. I cały czas szukałem nowych ludzi i tak właśnie dobiłem pierwszy 1000 subskrypcji. Później przestałem to robić. No i kolejne subskrypcje już wpadały same, więc można powiedzieć, że te 800 subów już kolejnych, które mam, te 1800, że teraz mam, no to już dobiłem
normalnie. Dobra, prześpijmy się tu. To bardzo ważne, bo będziemy bliżej. Co to? Aha, dobra, bo to są dwa. Ja myślę, że to jest jeden taki wielki jakiś. Mutant Enderman Puma. Coś takiego. Więcej wisienek na tort, niech będzie. Ciekawe, co tu zdechło. Albo może i nie do końca ciekawe. Cholera, nie wiem. Nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ale zobaczcie, że teraz jak się świat wygenerował, to już nie ma żadnych problemów. Bo, no właśnie, problem jest w tym, żeby ten świat się generował. Więc ja może przed odcinkiem, nie wiem, ustawię sobie render distance na, da się na 64 czamki? Powinno się dać chyba. Ustawię sobie przed odcinkiem render distance na 64 czamki i po prostu trochę posiedzę. I może to jakoś poskutkuje, że ta część świata dookoła mnie w miarę blisko się wygeneruje. Great with sapling. Zabierzmy to gówno. O nie, o nie, o nie, 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 zostaw moją dupę, proszę. Zostaw moją cnotę. Nie rób mi krzywdy. Jeszcze to był ksiądz. Chyba. W sensie mag. Ale no. Dobra, lecimy dalej. To już powinno być chyba niedaleko. Myślę, że tak połowa drogi, plus minus. Muszę te deathpointy pousuwać, bo jest ich od zasrania i potem się będę gubił. Ciekawi mnie, ile jestem kratek od spawnu. Wolę nie sprawdzać tak szczerze. W sensie, żeby się zabić. I iść od nowa. No raczej nie. Kiedyś się przejdziemy na spawn, żeby postawić tam teleport. Ale na pewno nie będę tam szedł z buta. No wiecie, może być taka sytuacja, że mutant creeper mi rozpieprzy całą chatę i potem nie będę miał jak wrócić i się zrespię na spawnie. Więc lepiej mieć tam portal i być przygotowanym, niż nagle, żeby się okazało, że muszę zapieprzać po raz kolejny, bez żadnego jedzenia, bez kompletnie niczego, taki kawał drogi. A tak to sobie znajdę jakieś fajne artefakty. Też są tutaj, tak, są artefakty. Coś tam jest takiego, no. Są jakieś takie rzeczy. Są też jakieś buciki na pewno na przyspieszenie. Są traveler bootsy. Boots of Traveler. To są takie, ale nie ma tych Traveler. Nie ma moda Traveler Boots. Bo był taki mod właśnie Traveler Boots i się robiło takie buty, które dają jakiś tam mały boost do szybkości. To było bardzo przyjemne, bardzo fajnie się na tym grało. Ale niestety widzę, że tego moda tutaj nie mam, więc modów nie będę na pewno dodawał. Nie ma takiej opcji, bo tych modów i tak jest tutaj zdecydowanie za dużo. Dlatego no, są problemy z generowaniem się świata. Wiadomo. Dobrze, nie dodałem jakiegoś jeszcze Divine RPG albo jeszcze czego. Ciekawe, ile takie drzewo rośnie w Minecrafcie. One bardzo powoli rosną na tym modzie. A nie wiem nawet, czy da się je mączką kostną wyrastać szybciej. Wiem na pewno, że da się zdobyć sadzonki. Na przykład z dungeonów. I... Bo tutaj nie ma normalnych sadzonek. Tutaj mamy coś takiego jak żołędzie, szyszki i takie tam. No i nagle znajdujemy sobie sadzonkę i z tej sadzonki, co ciekawe, dalej wyrasta normalne drzewo. Więc to jest bardzo ciekawe. Najgorzej. Jedzenie się kończy. Nie chcę jeść surowego mięsa. Ale coś przeczuwam, że to będzie najdłuższa seria z Minecrafta, jaką zrobię. Chociaż już się napaliłem na tą serię z tamtego modpacka, co tylko chciałem zupdate'ować. To co mówiłem już tyle razy. Że nie porzucam tamtego modpacka i że jeszcze na pewno do niego wrócimy. No to tak coś czuję, że po Minecrafcie będzie znowu Minecraft i pewnie będę miał taki czas, że zrobię parę sezonów tego Minecrafta pod rząd nawet, jak będzie mi się chciało. Oczywiście ja nic nie obiecuję, bo może być tak, że po prostu ten sezon będzie na tyle długi, że mnie po prostu znudzi i zmęczy Minecraft i będę potrzebował jakiejś przerwy. No ale też mówię, że no, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie jestem w stanie się aktualnie określić w żaden sposób ani na tak, ani na nie. Więc no, będziecie musieli poczekać i sami się przekonać. Okej, odblokowałem barwnik i jakąś książkę. Tylko co mi to daje, to ja nie wiem.
Tu jest na pewno trująca woda. Tu jest ryb szczurolot. Jeszcze moje ekspy latają. No fajnie, fajnie. Dobra, coś takiego. Drewienko tu. Marchewy tu, to tu. Dawaj mi to. No i cóż, no lecimy dalej. Oła, no zatrułem się naprawdę. Przecież nie wskoczyłem do wody. Stanąłem tylko na krawędzi. Dobra, ale nic mi nie zrobiła ta woda trująca, całe szczęście poważnego. Co? To był za ryk! Jakie to było straszne! O nie, wybuchy! Mutant Creeper! No nie, tylko nie to. Już na mapie widzę, że jest ocean znowu. Więc ja oceanu nie chcę. No i idziemy dalej. Na S, cały czas na S. A chyba będę musiał zrobić nową łódkę. Znowu. Jak to jedzenie szybko spada? A, bo ja się nie leczę. Jak jem takie małe główienko. No tak, bo przecież w tych nowszych wersjach Minecrafta to nie leczymy się z czasem, tylko właśnie leczymy się za jedzenie. Tak jak było. Troszkę tak jak było kiedyś, ale no musimy jeść bardziej pożyteczne jedzenie, jeśli chcemy się szybciej leczyć. Trzeba o tym pamiętać. No i niestety, nie chce mi się płynąć znowu. Cholera wie gdzie. Ale chyba nie mam wyjścia. Powinienem też zbierać cały czas wełnę, żeby mieć na łóżka. Bo no to może być opłakane w skutkach, jeśli znowu się wyłożę tak daleko od spawnu. A nie będzie mi się już chciało wracać jeszcze jeden raz taki kawał. I tak teraz. Teraz w sumie też szedłem bardzo długo. Krowy. Aż mi się przypomnieli kosmici z South Parka. O, fuck! O, najgorzej. Nie, jeszcze to gówno. Zostaw mnie, pieprzona fumo. No i marchewka daje nam więcej. Spójrzcie. Marchewka leczy o wiele więcej. Kozy jakieś, szopy. I co? I mimo wszystko nic tu nie ma. Tam coś jest, ale to są chyba wodorosty. Dobra, bo widzę, że ten odcinek już jest długi. Mamy tak na oko 25 minut, nie jestem pewien. Ale tak czy inaczej to jest wystarczająco moim zdaniem. Więc tutaj go sobie zakończymy. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dobra, też nawet widzę, że nie mogę w to wejść, więc tak czy inaczej dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.